została przygotowana idealnie. Teraz obiad. Hej, mogę się dosiąść? Skoro musisz... Frytki są moim ulubionym daniem. Niedorzeczne. Muszę zrobić zdjęcia na Instagrama. Wow, fajnie. Ja też zrobię kilka. No tak, mam stary, niemodny telefon. Chyba zjem frytki zamiast je fotografować. Och, muszę mieć idealny kąt. Och, nie dam rady. To na nic. Słuchaj, możesz mi pomóc? Ja? Pewnie. Chętnie pomogę. Tylko wezmę twój telefon. Spróbuj nie upaćkać go tłuszczem. Ach, upadł mi? Nie! Złapałam. Mało brakowało. Uff, nic nie zauważyła. O, pająk tu siedzi. Chyba mam niezły pomysł. Przyda się telefon, długopis 3D i zwykły marker. Najpierw rysujemy pierścień wokół markera. I zdejmujemy. Dobrze, ponownie bierzemy długopis i rysujemy linię do rogu. Jeszcze kilka. Zrobimy z nich pajęczynę. Pierścień cały czas trzymamy w pionie. Świetnie. Dodajemy nieco linii dla ozdoby. To będzie świetna pajęczyna. Gotowe. Pająki byłyby ze mnie dumne. Nie możemy zapomnieć o krawędziach. I odrobina brokatu. Dodatkowy błysk zawsze w cenie. Gotowe. Pierścień działa jak trzeba. Teraz na pewno nie upuszczę telefonu. Robi naprawdę niezłe zdjęcia. Dobrze, zabieram telefon. Coś ty zrobiła? Nawet fajne. Dzięki, jesteś w porządku. Nie ma za co. Jest, chyba mam nową koleżankę. Umieram z głodu. O, kocham ją. Ale pięknie pachnie. Mama wie, co dobre. Jak to można jeść? Lunch, panienko? Tak. Ale uczta. Tak się powinno karmić księżniczkę. Dodałem trochę rozmarynu. Sam robiłeś? Nawet rybę dla ciebie złowiłem. A potem powoli smażyłem na patelni. Boże, co to za lunch? Smacznego i zawsze do usług. Pycha. Żartujesz sobie? Nie mów do mnie, parobku. Jutro egzamin, czyli zarywamy dzisiejszą noc. Dobra, muszę się skupić. Ile sypialni ma Louvre? Skąd mam to wiedzieć? Kim jest Mark Twain i ile książek napisał? Za dużo tego. Oczy mi się zamykają. Muszę się zdrzemnąć. Weź się w garść. Bo oblejesz ten. Koniec lekcji. Można wziąć telefon. Czas na SMS-owanie i swajpowanie. Wezmę swój. Ale jak mam go tu znaleźć? Skąd wiesz, że to twój? O, mama dzwoni. Halo? To do ciebie. Halo? To do ciebie, Kylie. Halo? Cześć, mamo. No cóż, wyglądają tak samo. Macie mój? Bingo. Zostały tylko dwa. Matko, jakie okropne. To wcale nie jest lepsze. Chyba problem z głowy. Ale to się już nie powtórzy.
Potnijcie gąbkę na takie kawałki. Zdejmijcie etui z telefonu i pomalujcie je ulubionym lakierem. Najlepszy będzie nieregularny wzór. I oczywiście odrobina błysku. Weźcie gąbkę i pomuskajcie całość. Patrzcie, jak się łączy. Powtórzcie całość kilka razy. W ten sposób powstanie ładna tekstura. Weźcie wykałaczkę i rozprowadźcie na niej biały lakier. Nieźle wygląda, co? Pomuskajcie jeszcze raz. A na koniec pokryjcie utwardzaczem. Lejcie od serca. Rozprowadźcie, gdy skończycie. I poczekajcie, aż wyschnie. Selfie jeszcze nigdy nie dawało tyle radości. Ej no, co to za żarty? Chyba zapoczątkowałaś nowy trend. I jak tu być oryginalnym? O Boziu, to już ranek? Czyli czas nieskazitelnej skóry. Muszę cyknąć sobie parę fotek. O! Witaj, Dzionku! Wow, to Kevin czy Narcyz? Coś mnie tu uwiera. To tylko ja! I moje bicki! Ciacho jak nic! Sprawdźmy, jak wyglądam. Prawie zapomniałem. Moje szczęśliwe zdjęcie. Bez niego się nie ruszam. Do tej kieszeni? Niezły dylemat. Wiem. Bingo! Macie przezroczyste etui? Weźcie swoje ulubione zdjęcie i przełóżcie przodem do dołu. Przeprasujcie je trochę. Jeszcze nie ściągajcie. I włóżcie do wody. Musi być całe zanurzone. Odczekajcie 20 minut. Następnie pocierajcie papier. Zdjęcie zacznie się odbijać. Fajny trik, co? Kto by nie chciał takiego etui? Albo czegoś mniej narcystycznego. Widzimy się na boisku? No hej, przystojniaku! A tak, słucham. Hejka, co słychać? Patrz, co mam! Co? Kiedy go kupiłaś? Dziś rano. Jest fioletowy i w ogóle fajny. Wow, nawet zazdroszczę. Też chciałabym fajny telefon. Chwila. Po co mi nowy telefon, skoro mam ładne etui? W zasadzie kilka. Więcej niż jeden. Okej. Dość imponujące. Chyba mam ich jeszcze więcej. Wprost uwielbiam nowy kolor. Zobacz, ile mam kolorowych etui. No fajne. Ale nie tak fajne jak mój fioletowy telefon. Co? Widzę, że nie mam innego wyboru. O czym ty w ogóle mówisz? Sama tego chciałaś! Wszystkie etui! Wow! Ile ty ich masz? No widzisz? Etui też są fajne. Jestem pod wrażeniem. Teraz mój telefon wygląda na wybrakowany. Ty! Mam genialny pomysł! Wezmę słomkę i zacisnę koniec prostownicą. No i proszę, jedziemy dalej. Strzykawko, wleję ten płyn do słomki. Świetnie! Nie wlewam płynu do końca i zaciskam drugi koniec. Teraz biorę przezroczyste etui i pokrywam klejem ze sztyftu.
świetnie. Teraz przyklejam słomkę. Przygotowałam kilka w różnych kolorach i przykleiłam wszystkie do etui. Wygląda obłędnie. Fajne etui, co? Mają nawet ruchome bąbelki. Wow! Jeszcze takiego nie widziałam. Ja i moje kolorowe etui machają. Pa, pa! Na razie. No super. I znowu jej zazdroszczę.